Siemanko, z tej strony Grafty, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w Nikos Next Was. Ponownie była aktualizacja z okazji pierwszej rocznicy tak naprawdę istnienia tej gry na Robloxie, więc dali nową mapę, dwie właściwie nowe mapy i sobie je właśnie dzisiaj przejrzymy. Zrobiłem sobie dokładny plan co, gdzie, jak, żeby niczego nie zapomniał, ale ja zanim zaczniemy, zostawcie like i suba, bo dobijemy do 200 subskrypcji. Ostatnio na kanale wbiło 111, więc jestem z tego zadowolony, dziękuję wam bardzo serdecznie za to. Ostatnie dwa filmy były dosyć wiralem, mimo że były takie totalnie znikąd. I lecimy! Dobra, w końcu jestem na tym spawnie, na którym, ojej, na którym chciałem być. Jedynym problemem jest, że tutaj jest sterowany przez gracza, jak on tam się nazywał? Yoshi. Yoshi, dokładnie. On jest sterowany przez gracza, więc trzeba poczekać. O, właśnie, jak się wyniesie. On jest sobie Germa. Zna Germa, trzeba uwalać. Gościu! Gościu, wywalaj. Dobra, tutaj trzeba szybko się przedostać. O, dobra, jesteśmy teraz w manach. Lagi się skończyły ogólnie, więc na tym serwerze mniej ludzi. Idziemy sobie teraz tutaj. Jest tutaj skrzyżowanie pierwsze. Idziemy wejść teraz w prawo. I na następnym skrzyżowaniu, dokładnie tutaj, macie wyjście w pole. Tutaj trzeba się upewnić, że nie ma nikogo. Macie dwie opcje. Albo idziecie sobie tutaj na górę i w tym miejscu do... Macie tutaj zbagowaną ścianę, przez którą możecie przejść, albo macie na dole windę. Ja skorzystam tym razem z windy, bo jeszcze nie korzystam, a mogę, więc dlaczego by nie? Więc trzeba przytrzymać, żeby za nim nie złapie gościu. Dobra, udało się, bo już były naprawdę blisko. I jesteśmy sobie w spawnie. Jest! Jesteśmy idealnie na tym spawnie, na którym trzeba być. Mam nadzieję, że nie będzie przez stery, bo się drę trochę. Mianowicie macie tutaj jedno wyjście, macie drugie wyjście i macie, właśnie chcecie być dokładnie w tym, na tym spawnie, ponieważ jest tutaj bardzo łatwo się dostać. Mianowicie, żeby się dostać do hotelu, trzeba znaleźć takie biurko tutaj na mapie Bagnusowej. Siema gościu i fajny skin. Trzeba znaleźć takie biurko i tam są drzwi. Przez drzwi trzeba przejść i ojej, tam jest dużo złotów. I przez drzwi, jak się właśnie przejdzie, to można się dostać właśnie do hotelu, który jest głównym celem naszego dzisiejszego odcinka. Więc trzeba szybko przejść tutaj, potem skręcacie, idziecie sobie tędy. W prawo i tutaj na skos. Macie to, szybko, dobra, macie drzwi. Niestety nie mogę was pokazać, wam pokazać tego, bo mnie gonił speed. Ale no, w każdym razie jesteśmy już w hotelu. To jest właśnie, może będziecie akurat kojarzyć, ten pokój bakumisowy. To jest dokładnie ten. Więc dajcie mi chwilę, do tyle do lobby i wszystko wam pokażę. A więc, najczęściej respicie się tutaj. Chyba sobie żartujecie, że akurat Bloodmoon się zrobił. Responujcie się tutaj, macie tutaj zjeżdżalnię i sobie musicie tu wyjść. Żadnych nexotów nie będzie. Tutaj macie taką półeczkę i tam na dole są wszystkie nexboty uwięzione. Więc jest o tyle profit. Dobra, jak sobie zejdzie tutaj, to tam można dojść sobie do galerii, ale o tym wam powiem później. Dobra, to jest pierwsza rzecz, potem. Macie lobby, to jest główne lobby, od tego będę się zawsze odnosił. No co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Nie spodziewałem się tego. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Tak jak mówiłem, macie tutaj hol główny i idziecie sobie od niego w prawo. I macie tutaj taką małą galerijkę ze sklepami. To jest galeria numer 1, ta mniejsza. Tutaj tak naprawdę jeszcze nic nie ma. I macie tutaj takie schodki na górę. Ogólnie jest dziwnie zrobione, bo to jest level drugi, drugie piętro. I tutaj sobie pójdziecie na trzecie piętro. Tu jest taki... O nie! Tu jest on! W każdym razie są tam takie niebieskie pokoje, tam jest ładna wykładzina i w ogóle. Pozwólcie na chwilę, że sobie pójdę do safe zone, żeby mnie ta głupia piłka nie złapała. Koniec! No nie, on się tutaj zatrzymie na stałe, na szczęście nie. Jaki piernik w ogóle. Dobra, jak sobie pójdziecie tutaj, macie taki korytarz. Możecie sobie pójść albo w prawo, albo w lewo. Ja teraz poszedłem w prawo i tutaj macie tak zwany lounge. Czyli po prostu taki... no, pokoik do chillowania macie. Kanapy, macie krawą, macie lardzik fajny. I leci kula, więc trzeba będzie przygotować na szybkie wyminięcie. I teraz jak sobie pójdziecie w lewo, to macie dwa zejścia. Jak sobie pójdziecie tutaj w prawą stronę, pójdziecie sobie do kafeterii. No, tak jak mówiłem.
A w lewą stronę, jak sobie pójdziecie, to dotrzecie właśnie do... Jest, bladmą się skończył. Wejdziecie sobie tutaj. Ej, udało mi się? Udało mi się go tam zrzucić. Nie, chyba mi się nie udało. Ej, albo się udało. Tak jak mówiłem. Dobra. W prawo idąc, dojdziecie sobie do kafeterii. I to tyle. Idąc w lewo, tutaj, dotrzecie sobie właśnie do tej dziury i uwaga, jest piłka na dole, nie wyjdzie już stamtąd z kurczybą, więc będziemy mogli sobie na spokojnie robić film. Bardzo ładnie. I tutaj sobie wróciliście do punktu wyjścia, czyli jakbyście sobie, macie tutaj spawna, idziecie sobie w lewo i tam na końcu macie drzwi, to właśnie one lecą do kafeterii. Potem, tutaj dokładnie, nie tutaj. Idziecie sobie w prawą stronę od lobby i macie schody na górę. To są właśnie schody na trzecie piętro. I tym się właśnie teraz zajmiemy. Tutaj macie, możecie to kojarzyć, to miejsce. To jest dokładnie to. Jakby was to zastanawiało. Z bachrymsów również. I jest wyjście właśnie sobie na ten hotel. Tam jest pokój, do którego zaraz sobie pójdziemy. Tą szybę można wybić, ja nie chcę tego robić, bo po prostu wlecę. Tutaj macie taką dziurę w ścianie. Jak sobie przy tym przyjrzecie, to widzicie jakby tutaj... Szlaczek bym spadł prawie. Widzicie sobie i pójdę. Macie tam drugi, tu jest trzeci. Więc tutaj jest taki pomiędzy. Tam tak naprawdę nic nie ma. Jak będę pamiętał, to na koniec tam będziemy pójść. Możemy pójść. Dobra, ale teraz sobie pójdźmy do tego niebieskiego pokoju. Jak sobie tutaj wychodzicie, to musicie iść w tą stronę. I po drodze będziecie mijać pokój z Windowsem XP. Czyli macie po prostu tą tapetę. Tutaj wejść nie możecie. Tutaj nic to nie robi. Nie, na sprincie też takim nie możecie wejść po sunięciu. W każdym razie, idąc teraz sobie od niego dalej w prawo, musicie znaleźć drzwi, obok których będzie taki rysunek kwiatka. Łatwo jest to znaleźć przy tym, czy właśnie, przy tym pomieszczeniu, które tak idzie w dół. Zaraz tutaj przyjdziemy. Albo nie, na koniec tutaj przyjdziemy. Zobaczcie. W każdym razie macie tutaj rysunek kwiatów, tutaj jest ta dziura. Macie pokój 7, 7, 6. Jak sobie tutaj pójdziecie, to jest jeden ze safe zone'ów. Tutaj się respicie, ja się właśnie tutaj zrespiję pewnego razu. Macie dalej. Właśnie ten niebieski pokój, o którym wam mówiłem. I tu tak naprawdę wszystko, bo to jest tylko safe zone. Potem, jak sobie pójdziecie dalej na right side, całą stronę, żadne pokoje tutaj już nie będą otwieralne. W każdym razie tutaj macie jakieś automaty, tutaj nic niestety nie można sobie kupić. Drzwi też nijak nie otworzycie. Jest na tyle jasne, że latarki nie potrzeba i widzicie, wychodzicie sobie przy tych schodach. Dobra, co my mamy tu później? Musicie sobie pójść na tamtą stronę, czyli wychodzicie na lobby główne i idziecie w lewą stronę tym razem. I macie tutaj, dokładnie na samym koniuszku, schody na dół. Więc sobie chcecie nimi pójść i traficie do takiej strefy technicznej. Macie taki długi, pionowy korytarz na dół. Pójść, żadne drzwi tu się nie otwierają, bo w bogach tutaj macie bibliotekę, ale no biblioteki jeszcze nie ma. Żeby na tym poziomie rządzą. Żadna z drzwi tutaj chyba nie działa, mimo że tam ma taki znak, to tutaj no nic tam nie ma, z czego to widzicie. Możecie sobie zejść albo na dół, albo na górę, żeby zostać. Macie tutaj 812 sklepik. Zwykły sklep 812, tak jak na Ellen Russia. Nic tutaj ciekawego nie ma. O, siema, jakiś furas nam przeszedł tutaj. I potem idziecie sobie tutaj do przodu, czyli tak jak wam powiedziałem. Tam wychodzicie, idziecie sobie tutaj, schodzicie po schodkach i idziecie sobie w tą stronę. I tutaj, idąc przy tym korytarzem, macie tutaj kolejny safe zone, mianowicie tutaj, przepraszam, nie tutaj, tutaj dokładnie. I tutaj również możecie się zrespić. Tutaj nic nie ma, z tego co widzę, ale tu jest takie bardzo ładne pomieszczenie. Taka otwarta przestrzeń wręcz. W niektórych pokojach widzicie, można zobaczyć coś. I tutaj jest ogólnie wszystko sobie zalane w wodzie. I jak sobie pójdziecie na sam koniec, przy znaku wellness, jak sobie pójdziecie tutaj, jest taki duży basen, niestety bez wody. Musicie uważać na tą dziurę, ponieważ jak tam skoczycie, to idziecie do pool roomsów. Pójdziemy sobie tam na koniec, tak samo jak tam do tamtej rury sobie pójdziemy. A teraz trzeba iść do pozostałych elementów. Ja sobie wejdę do safe zone na chwilę, sprawdzę na liście, co tam jeszcze trzeba zobaczyć i do was wrócę. Naprawdę mówiąc, to wszystko, jeśli tak patrzę sobie tutaj na listę. Sprawdziliśmy sobie tam ten niebieski pokój, sprawdziliśmy pokój z Windowsem XP. Dziurę z botami wam pokazałem, pokazałem wam lobby, pokazywałem wam galerię, pokazywałem sklepy, więc tak naprawdę wszystko tutaj załatwiliśmy, więc jedyne co nam zostało, to właśnie ten pokój. Dokładnie, tam cię teraz wybiorę. W sumie nie, jeszcze jedna rzecz nam została, której wam nie pokazałem. Sobie tutaj.
Macie tutaj bardzo ładne, bardzo, bardzo ładne, niesamowite bloki z pokojami. Przygotujcie się na to. Otchłań. Bardzo lubię to miejsce, przez ten padający deszcz tutaj bardzo mi się to podoba. Dobra. Jedna rzecz, której wam zapomniałem powiedzieć, to jest to półpiętro, które właśnie tam da się dostać za pomocą schodów. Więc ja wam zawołam, jak tam już dotrę. Bo w sumie dotarłam, są głupi. Tutaj macie tą dziurę. Musicie sobie przez nią przejść. I zbalansować tak, żeby wpaść tutaj. Żadne z tych drzwi nie działają. Tutaj też jest czarne. Znaczy no, wiadomo. No racist. I z drugiej strony również nic nie ma, więc tak naprawdę to by było tutaj tyle. Jakiś tutaj macie śmietnik. Nie wiem, co to jest. Dodali taką fajną rzecz, że za survival dostaje się, jakby normalnie dostajecie tutaj punkciki na dole, ale za jakby przetrwanie dostajecie co jakiś tam czas 15 tych takich punkcików. I w ten sposób, jak wam pokażę, hajsko, miałem 1018 i mam teraz 3000, bo właśnie po prostu tak się łatwo dzięki temu teraz zarabia. Dobra, idziemy teraz do tego pokoju ze spadkiem. Jak chcecie iść na górę, idziecie w prawo, jak na dół, to w lewo. O! Nie jestem sam w sumie pewien, czy na pewno tutaj wszystko jakby zapamiętałem, bo... What the... Co jest? Co się stało? Jego speeda widzieliście? Się do schodów chyba wrócić, żeby się wyklipować z podłogi. O, jestem, dobra. Ja wyłączę latarkę, bo to jest zbędne. Kurde, co mi się tu klika cały czas. Latarkę. Dobra, mijacie sobie to opuszczenie i idziecie w tą stronę, mijacie pokój i jesteście tutaj. To jest niezła schiza, bo wygląda jakbym ciągle biegł do przodu. Ale nie, bo widać moje nogi. I właśnie to tak z boku dopiero widać efekt. Zobaczcie. I lecimy. Tutaj mamy pana pod kątem praktycznie prostym. I tam widzicie już koniec. Uwaga, jesteście gotowi. Mnie tu jeszcze nie było, więc ja nie wiem, co się stanie. Dobra, lecimy. Co się stanie? O, dobra, jesteśmy. A, tu jesteśmy, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. Dobra, dobra, to jeszcze mogę wam jeden raz pokazać, jak się dostać. Dobra, idziecie sobie. Pamiętacie, te arkady będę liczył. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Idziecie w lewo, potem jedną w bok, prawo i na skos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i macie biurko i tu są drzwi. I musicie kliknąć te drzwi i was przenosi do któregoś safe zone'ów. Mnie akurat przyniosło tutaj do tego przy bakonsach, przepraszam, pool roomsach, czyli dokładnie tam, gdzie mamy teraz sobie w tym momencie iść. I plum, spadliśmy. Tych pool roomsów nie lubię, bo to jest zdecydowanie za dużo nekwotów na zdecydowanie zbyt mały teren. Really, dog? Dokładnie. Dobra. Ogólnie cała mapa mniej więcej tak wygląda. Macie co jakiś czas schody, macie takie ładne tutaj zawiaski. I ogólnie moja postać ma czasami problemy z bieganiem. Już z kolanką sobie zrobiłam. To jest jedno z takich większych pomieszczeń. Ładnie tutaj. Oj, oj! Co to? Co to? Co to jest? Co to jest? O, tutaj chciałem iść właśnie. Jakie fajne tunele tu są. Gonie nas jakimś gówno. Oto... Preacher. Zabił nas Preacher. No nie zabił Preacher. Każdego tutaj zabija Preacher. Widzicie? O tym wam mówię. Za dużo złotów tu jest na zbyt mały teren. To potem irytuje człowieka. Nie możesz sobie spokojnie pograć, bo masz gówna, co się zależy z jakąś wakonią. O, jesteśmy tutaj na górze, już nas nie ma. A było dobrze, no było dobrze. Co tu było? Jakaś lalka. Easter egg kolejny. Nie, tylko nie Chuckles. U nas Chuckles. O, jest coś do góry, a nie, to tylko jest safe zone.
To nas coś za nim interesuje. Watch your Jebra. O, co to są za schody jakieś skizowane? O, fajne. Fajne, takie pod kątem. I wróciliśmy. Co to jest? Fajnie. Widzicie, właśnie dlatego nie lubię Two Rooms w Nikos Next Bots. Za dużo. Too much, too many. No. Boże, o tym mówię. Gościu się zatrzymał, wie co go czeka, przyjął to po prostu, kogo już jestem. Zbyt duże natężenie, że się tak wyraża. Tu mnie chyba nie było. Byłem tu, oczywiście, że tu byłem. What the fuck is this? What the fuck, bro? No to tam jest na dole, Boże! Nie chcę. Biegnij! Gnoju! O kurwa, to gówno tu jest! Co tam jest? Głowa, jakaś piłka, jaka tam strona. I wróciliśmy, gdzie zaczęliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Kolejny film z Nikos Next Bots będzie, jak wbijecie pod tym filmem 5 lajków. To komicznie brzmi w ogóle. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!